Dawała czci u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia, jako że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy. Tak pisał o Ślęży w XI wieku znany kronikarz Dietmar. To naprawdę wyjątkowa góra. Jej wysokość wynosi 718 metrów nad poziomem morza. Prawdopodobnie już w epoce brązu i epoce żelaza na szczycie Ślęży znajdował się ośrodek kultu, którego powstanie przypisywane jest Celtom. Ślęża uważana była za świętą i dom pogańskich bogów. Często zamglona i spowita chmurami, budziła respekt i zmuszała do należnej czci. Od jej dawnej nazwy, zapisanej w 1148 roku, Mont Silencii, wywodzi się nazwa śląska – Silesia. Tej wspaniałej góry, zwanej często Śląskim Olimpem, w odległości 30 km na południowy zachód od Wrocławia, leży Sobótka. Miasto o charakterze turystycznym, które jest zarazem ośrodkiem rekreacyjnym dla Wrocławia. Liczy 6 tysięcy mieszkańców. Położenie Sobótki u podnóża Ślęży w historii miasta powodowało określone skutki. Sobótka nigdy nie była miastem warownym, stąd stawała się łatwym łupem najeźdźców. Padała ofiarą wojen husyckich, wojny 30-letniej, wojen śląskich i wojny napoleońskiej. Nie ominęła też Małej Sobótki II wojna światowa. W lutym 1945 roku pod Ślężą w rejonie Sobótki nastąpiła duża koncentracja wojsk niemieckich. W związku z oblężeniem twierdzy Wrocław, Breslau-Festung, na tym terenie trwały walki od 18 lutego do 9 maja 1945 roku. Samą Sobótkę wojska radzieckie zdobywały dwukrotnie. W rezultacie działań wojennych miasto zostało zniszczone. Zniszczeniu uległy przede wszystkim zakłady przemysłowe i zabytkowa zabudowa miasta. Dewastacji miasta dopełniły w pierwszych latach powojennych bezsensowne rozbiórki wielu budynków publicznych, wymagających tylko niewielkich remontów. Odbudowa Sobótki tak naprawdę rozpoczęła się dopiero w latach 60. Ślęża, święta góra Pogan, ciągle kryje tajemnice i jest obiektem zainteresowań naukowców wielu specjalności. Od ponad 100 lat w rejonie masywu Ślęży prowadzone są badania archeologiczne. Wykazały one, że góra i jej zbocza w starożytności były już gęsto zaludnione. Na szczytach Ślęży, Raduni i Wieżycy odkryto kręgi kultowe i liczne monumentalne rzeźby kamienne. Natomiast mało wiemy o tym, jak żyli i czym zajmowali się prehistoryczni mieszkańcy masywu Ślęży. Gród, na którym znajdujemy się, powstał przypuszczalnie w VIII wieku. Trwał do końca IX, nawet może do początku X wieku. Był niewielki. Przypuszczamy, że mogło w nim zamieszkiwać około 30 ludzi. Wnętrze jego miało tylko 180 metrów kwadratowych, więc był bardzo maleńki. Natomiast miał bardzo rozbudowane umocnienia obronne, które służyły do chronienia tej grupki ludzi. W trakcie badań archeologicznych, które trwają tu już drugi sezon, odkryliśmy część wnętrza grodu, a także jego umocnienia obronne. Właśnie tutaj znajduje się najpotężniejszy wał, mierzący 10 metrów szerokości, przypuszczalnie miał 4 do 5 metrów wysokości.
Był on zbudowany w ten sposób, że środkowa część była zbudowana z ziemi, obłożonej z obu stron belkami drewnianymi. Natomiast zewnętrzna część była zbudowana z kamienia, który chronił przed podpaleniem tych części drewnianych. Na innych zboczach ślęży są ślady wydobywania kamienia. Są również ślady gospodarki pasterskiej. Można przypuszczać, że również władcy, którzy zamieszkiwali gród w Będkowicach, prowadzili jakąś gospodarkę na zboczach ślęży. I właśnie ten gródek stanowił ochronę tej działalności. W IV wieku i w V rozwija się na masową skalę eksploatacja granitu. Płyty te wydobywano i następnie wykonywano z nich kamienie żarnowe. W bieżącym roku prowadziliśmy również badania tych kamieniołomów i przekonaliśmy się, jak olbrzymiej pracy wymagało wydobycie płyt granitowych z lejów. Leje te dochodziły do głębokości kilkunastu metrów i przy posługiwaniu się drewnianymi narzędziami wydobycie płyt granitowych wymagało olbrzymiego wysiłku i przypuszczalnie dużej grupy ludzi, która trudniła się eksploatacją granitu. Początek eksploatacji granitu w okresie wpływów rzymskich to był fragment całego ciągu, który trwał aż do czasów dzisiejszych. Granit eksploatowano potem w VIII-IX wieku, potem we wczesnym średniowieczu, w średniowieczu, w czasach nowożytnych, do budowy licznych kościołów na całym Dolnym Śląsku. A kontynuacją tej tradycji są dzisiejsze kamieniołomy w Szczeblowie, położone od najbliższego pola lejów zaledwie o 100 metrów. Kopalnia granitu w Sobótce zajmuje obszar ponad 80 hektarów i eksploatuje złoże Strzeblów, którego zasoby przemysłowe oblicza się na około 40 milionów ton. Granit strzeblowski ma strukturę średnioziarnistą i jasno-szary kolor. Jest bardzo wytrzymały i posiada wyjątkowe walory estetyczne. Wydobyte bloki granitowe przerabia się na płyty i kostkę. Stosuje się go w budownictwie i drogownictwie. Ponad 50% produkcji eksportuje się głównie do Niemiec i Austrii. Kopalnia granitu w Sobótce o nazwie Scalimex jest obecnie przedsiębiorstwem prywatnym, jedynym w tej branży w Polsce. Obok, po sąsiedzku, znajduje się drugi wielki zakład przemysłowy w Sobótce – Trzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Tu przerabia się skałę skaleniową wydobytą z dwóch złóż odkrywkowych i magnezyt z kopalni głębinowej. Produkcja nasza to przede wszystkim mączka skaleniowa, która ma zastosowanie w przemyśle ceramicznym, w przemyśle płytek ceramicznych, wyrobów sanitarnych, jak również i do porcelitu stołowego. Największymi odbiorcami naszych mączek jest zakład płytek ceramicznych Opoczno, Jopex, Zabrzu, Tułowice, Krasnystaw. Są to liczące się przedsiębiorstwa w kraju w przemyśle ceramicznym i jedne, tak jak Tułowice, jedne z największych w Europie produkujące porcelit stołowy. Również mączka skaleniowa ma zastosowanie w hutach szkła. W tej chwili wzrost zapotrzebowania z hut szkła i wydajność nowego zakładu pozwoli nam na to, że zabezpieczymy również huty szkła. Poza
mączkami skaleniowymi. W szczebrowskich kopalniach są produkowane mączki kwarcowe. W tej chwili już o najwyższych parametrach jakościowych do farb i emali, jak również do produkcji szkła. Między innymi Huta Krosno w tej chwili ulokowała dość duże zamówienie i to zamówienie będzie powiększane. Górnicy z Sobótki odkryli już wszystkie tajemnice granitu, skalenia i magnezytu zalegające w rejonie Ślęży. Naukowców natomiast ciągle fascynują nie do końca zdefiniowane, tajemnicze, wykute w skale pokaźnych rozmiarów posągi. To posąg mnicha usytuowany przy trasie turystycznej na zboczu Ślęży. Inne znajdujące się w różnych miejscach masywu górskiego noszą nazwy Niedźwiedź, Panna z Rybą, Grzyb. Część kamiennych rzeźb została przeniesiona z gór do ogrodu Muzeum Ślężańskiego w Sobótce. Jest ich kilkanaście i tworzą jedyne w swoim rodzaju lapidarium. W 1148 roku mamy pierwszą wzmiankę w bulli papieża Eugeniusza III, która głosi, która wymienia w zasadzie pierwszą nazwę miasta, a mianowicie Sabbat. W 1193 roku z kolei również jest wymieniona nazwa Sobótki w bulli papieża Celestyna III. Rozwój miasta jest w tym okresie już ściśle związany z funkcjonowaniem klasztoru zakonu augustianów. W 1221 roku na prośbę opata Witosława Henryk Brodaty nadaje miastu prawo niemieckie, właściwie trudno mówić miastu, osadzie prawo niemieckie, i od tego czasu datuje się już taki bardziej żywy rozwój handlowy miasta. Miasto funkcjonuje jako osada targowa. W 1399 roku miasto uzyskuje według jednych, według innych odnowione są prawa miejskie nadane przez Wacława IV króla czeskiego. Pełny rozkwit miasta następuje w wieku XVI. Jest to typowe zresztą dla całej Europy, jest to generalnie rzecz biorąc wiek rozkwitu miast europejskich, łącznie z takimi maleńkimi organizmami miejskimi właśnie jak Sobótka. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w 1526 roku Sobótka przechodzi pod panowanie cesarzy habsburskich i jest to, powiedzmy, takie stulecie pełnego rozkwitu miasta. Kończy się to niestety tragicznie, a mianowicie w XVII wieku, jak wiemy, mamy do czynienia z tak zwaną wojną 30-letnią. Sobótka znalazła się w ogniu walk. I w kilka lat po zakończeniu tej wojny okazało się, że z 1000 mieszkańców, według zapisków kościelnych, pozostało przy życiu tylko 200 osób. Wiek XVIII w historii tego miasta zaznaczył się jednym bardzo tragicznym zdarzeniem, które zaważyło w zasadzie na dzisiejszym wyglądzie miasta, a mianowicie w 1730 roku miał miejsce tragiczny pożar, który w ciągu 2 godzin strawił praktycznie rzecz biorąc całe miasto. Zniszczone zostały cała zabudowa wcześniejsza, gotycka, renesansowa, w zasadzie z dawnego organizmu miejskiego pozostał tylko cały układ urbanistyczny starego miasta, jeżeli tak można powiedzieć, czyli centrum dzisiejszej Sobótki. Natomiast wszystkie budowle spłonęły. Z tego czasu przetrwał tylko budynek naszego muzeum w mniej więcej w nienaruszonym kształcie. W 1808 roku uzyskuje już prawo ustanowienia Rady Miejskiej, a więc nowożytne prawo samorządowe. Kończy się to w 1810 roku sekularyzacją dóbr zakonnych i tym samym miasto po 300 kilkunastu latach przestaje być własnością zakonu augustianów. Zostaje samodzielnym organizmem miejskim. Zabytkiem, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest oczywiście budynek naszego muzeum, Muzeum Ślężańskiego. Jedyny renesansowy budynek, który zachował się po tych kataklizmach. Ale co jest tutaj najciekawszego? Mianowicie to, że w
budynku tym, w naszym budynku, zostały wmurowane elementy architektoniczne, które zachowały się z dawnych budowli poaugustiańskich, z dawnych kamieniczek. To wszystko, co po prostu udało się uratować, tutaj wmurowaliśmy. I chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na portale. Portal nasz oryginalny, wejściowy, pochodzący, jak powiedziałem, z 1568 roku, jak również tuż za nim zachowany późnogotycki łuk z elementami roślinnymi oraz najcenniejszy chyba zabytek kamieniarki renesansowej w Sopótce, a mianowicie portal umieszczony nad wejściem do budynku muzeum. Zbiory naszego muzeum obejmują oprócz tego przede wszystkim zabytki archeologiczne pochodzące z okolic Ślęży, z okolic Sopótki, związane głównie z wierzeniami. Ale posiadamy również w naszym lapidarium czy muzeum szereg rzeźb parkowych, szereg elementów architektonicznych zebranych również w Sopótce. Do najciekawszych należy kapliczka słupowa z XVI wieku, zabytkowa pieta z 1720 roku, która pierwotnie zwieńczała kolumnę maryjną przy kościele świętego Jakuba, tudzież krzyż pokutny, jak również dwa walce granitowe z wyrytym znakiem ukośnego krzyża. Pierwszy został znaleziony na grodzisku w Będkowicach, drugi pochodzi z Górki, był znaleziony przy zameczku czy dawnym opactwie augustiańskim. Wspomniana już kapliczka słupowa z XVI wieku. Z zabytków architektury sakralnej w Sopótce wymienić należy centralnie położony w Śródmieściu kościół świętego Jakuba. Pierwsza budowla romańska powstała na przełomie XII i XIII wieku. W 1500 roku kościół przebudowano w stylu gotyckim, a następnie po pożarze w 1730 roku odbudowano w stylu barokowym. Zniszczony w roku 1945 odbudowano w drugiej połowie lat 50. Na zewnętrznej skarpie wmurowany lew romański z XII wieku. Kościół świętej Anny pochodzi z połowy XIV wieku. Ponieważ położony był poza obrębem miasta, uchroniły go przed zburzeniem trapiące Sopótkę wojny. Jego kształt architektoniczny pozostał do dzisiaj w niezmienionej formie. Sopótka z lat międzywojennych. Nieliczne, przechowywane w Muzeum Ślężańskim zdjęcia oddają w pełni charakter i atmosferę miasta. Uroku Sopótce w tamtych czasach nadawało gazowe oświetlenie ulic. Już w 1903 roku na ulicach płonęło 49 latarni gazowych. Istniejąca gazownia miejska zbudowana została w 1902 roku. Stąd miasto zaopatrywane było w gaz aż do 1984 roku. Obecnie zachowany obiekt i jego wyposażenie techniczne służyć będzie jako Muzeum Gazownictwa. Na powierzchni 1 hektara obok budynków produkcyjnych i administracyjnych znajdują się dwa zbiorniki gazu. Zabytkowa już gazownia w Sopótce produkowała na dobę ponad 2200 metrów sześciennych gazu. Większość urządzeń pochodzi z 1902 roku i stanowi prawdziwe zabytki techniki.
Jest to jedna z nielicznych na Dolnym Śląsku zachowanych w pierwotnym kształcie gazowni. Niedługo będzie to jedna z wielu atrakcji turystycznych Sobótki. Sobótka to przede wszystkim świeże powietrze i zdrowa woda. Jedno z licznych źródeł wody na stoku Ślęży, źródło Joanny. Utrudzony turysta może się pokrzepić i za darmo napełnić wodą plastikowy kanister. Za tę wodę trzeba już płacić. Na pomysł, że zwykłą wodą można handlować, wpadli oczywiście zachodni biznesmeni, w tym przypadku przybysze aż z Kanady. Zawiązali w Sobótce spółkę Bonavita, która zajmuje się produkcją i dystrybucją wód, w tym również gazowanych. Woda z Sobótki, czerpana bezpośrednio ze studni na głębokości 40 metrów, dostaje się do butelek plastikowymi rurami w stanie naturalnym, bez filtrowania. Jest to najlepsza woda w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Wrocławia. Zawiera szczególnie dużo magnezu i wapnia. Te maszyny napełniają w ciągu godziny 3000 butelek. Na czystej, zdrowej wodzie oparta jest też produkcja piwa, którego tradycje sięgają 1817 roku. Usytuowanie browaru w Sobótce Górce u podnóża Ślęży sprzyja niezwykle korzystnie prawidłowemu utrzymaniu procesu produkcji. Piwnice leżakowe browaru w Sobótce wykute zostały w skale granitowej, stąd pod względem temperatur nie mają sobie równych. Produkuje się tu piwo jasne, pełne Sobótka, które rozlewane jest do cystern, beczek i butelek. Roczna produkcja piwa wynosi 100 tysięcy hektolitrów. Piwo z browaru w Sobótce ma niepowtarzalny smak słodowo-chmielowy, przyjemną goryczkę i obfitą pianę. Doskonale gasi pragnienie. Browar w Sobótce zbudował w 1817 roku Ernest Fryer Lütwitz. Dziś jest oddziałem browaru dolnośląskiego Piast. Taka targowa w Sobótce i targi sobótczańskie, sama zresztą nazwa Sobótki, jest związana przede wszystkim właśnie z handlowym charakterem otwartego miasta, a targi odbywały się w sobotę i stąd można znaleźć. Jeżeli chodzi teraz może o sprawę, wątek nazewnictwa, ślęg, ślęgać, to jest sprawa związana, słowo, z czymś mokrym, z czymś jakimś mglistym, bo przecież średnia opadów tutaj na Ślęży wynosi 600 mm, podczas gdy na równinie wrocławskiej jest to liczba dwukrotnie mniejsza. Mamy 37 dni burzowych w roku, a więc ten klimat dodawał jeszcze górze splendoru i tajemniczości. I stąd można by powiedzieć, że nawet tajemnice te góry Ślęży, doskonale ukryte za tą warstwą i też surowy, taki prawie no, niedostępny krajobraz górski, który w partiach szczytowych występuje, spowodował to, że jest to bardzo atrakcyjny teren turystyczny. I jeżeli mówimy o turystyce w sposób zorganizowany, to liczne komersy studentów wrocławskich, uczelni, które zaczęły się już właściwie w XVIII-XIX wieku, to kończyły się zawsze na Ślęży. A wyprawa ta konnymi wozami z Wrocławia trwała przez 3 dni, gdzie pito się i bawiono na szczycie Ślęży. Z tego pochodzą liczne takie, powiedzmy, ilustracje dostępne tutaj w muzeum naszym ślężańskim.
Mówi się bardzo często o Sobótce jako o stolicy kolarstwa polskiego. Rzeczywiście jest to w pewnym sensie mekka kolarstwa. Tutaj powstał bardzo silny klub, z którego wywodzą się znakomici kolarze, zasilający często kadrę narodową, tacy jak na przykład Zdzisław i Marek Wronowie. Wielu mistrzów Polski wyrosło tutaj na tej ziemi. Muszę powiedzieć, że ja sam osobiście, będąc mieszkańcem Wrocławia, bardzo wiele czasu spędziłem w Sobótce jako trener kolarskiej kadry narodowej. Przez wiele lat tutaj właśnie przygotowywaliśmy się, korzystaliśmy ze specyficznego mikroklimatu, korzystaliśmy z bardzo dobrego klimatu, jaki tworzyli zawsze nam tutaj mieszkańcy, wierni kibice. I również w Sobótce odbywało się bardzo wiele imprez kolarskich, sportowych, we wspaniałej niejednokrotnie obsadzie, wielokrotnie Mistrzostwa Polski. Muszę też powiedzieć, że powstał też zamysł, aby Sobótka była miejscem rozgrywania Mistrzostw Świata i myślę, że jest to temat, który bardzo warto by było w dalszym ciągu kontynuować i myślę, że w najbliższym czasie na pewno z taką inicjatywą będziemy się starali wystąpić. Sobótka i okoliczne wioski oferują turystom letniskowe domy i pensjonaty. W Sobótce Górce znajduje się ośrodek wypoczynkowy wałbrzyskich kopalni węgla kamiennego. W XII wieku na tym miejscu stał zespół klasztorny Augustianów. Palony i wielokrotnie przebudowywany na zamek, od XIX wieku stał się budowlą o formach neorenesansowych. Dziś spełnia rolę hotelu, ośrodka wypoczynkowego oraz miejsca konferencji i sympozjów. Oryginalne wyposażenie wnętrz i otoczenie parku stanowi jedno z najciekawszych miejsc, na których przybywają turyści. A Sobótka żyje głównie z turystyki. Sześciotysięczną Sobótkę w promieniu 7 kilometrów otaczają małe wioski o charakterze turystyczno-wypoczynkowym. Stanowią one atrakcję zwłaszcza dla wrocławian, którzy w ostatnich latach budują tu liczne domy letniskowe. Bliskość gór, Ślęży, Raduni i Wieżycy, rozległe lasy porastające ich zbocza, sztuczny zalew, park krajobrazowy, trasy i wyciągi narciarskie sprawiają, że rejon Sobótki jest prawdziwą oazą dla wypoczynku i rekreacji przez cały rok. Jak twierdzą znawcy przedmiotu, to wszystko Sobótka zawdzięcza magicznej górze Ślęży. Górze magicznej, która przyciąga.